Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj jest ze mną Rafał. Rafał jest moim podopiecznym. Razem współpracujemy od stycznia 2021 roku. Rafał, powiedz coś o sobie. Ile masz lat? Co Cię skłoniło do treningów? Od jakiej wagi startowej zaczynaliśmy? Ja Cię tutaj widzę teraz zupełnie, że tak powiem, w innej odsłonie. Jesteś szczuplejszy, widać to po prostu tą energię. W oczach, także na początek, jaka waga była zanim zaczęliśmy? Na początku tak najwięcej, albo od początku kiedy miałem, było między 108-109 kilo. Przy wzroście? Przy wzroście 182 cm. Czyli była to taka nadwaga drugiego stopnia. Nadwaga drugiego stopnia, tak. Teraz ile mamy? Dzięki Gizy w ciągu 8 miesięcy ważę 85 kilo. 85, czyli mamy ile kilogramów mniej? 23 kilogramy mniej w 8 miesięcy. Powiedz, jak wyglądały Twoje treningi na początku? Co my wprowadziliśmy? Bo to, że tak powiem, też że tak przebiega etapami. Najpierw Ty byłeś troszeczkę, że tak powiem, pamiętam, sceptycznie nastawiony, bo tych mało było ćwiczeń siłowych, mało było tutaj dźwigania ciężarów, także powiedz coś więcej na ten temat. Na początku było tak, że trenowałem w większości nie na sprzęcie, ale w większości powiedzmy na macie, może troszeczkę tam doszło dumbbells, jak po polsku? Sztangiele. A nie, no może być, no. Idziemy. No dobra. Idziemy. Były troszeczkę sztangi, ale w większości to było na macie. Bo na początku prowadziliśmy sobie trening funkcjonalny, głównie z wykorzystaniem własnego ciężaru ciała. Następnie dodawaliśmy sobie do treningu troszeczkę sztangielek, aby już te mięśnie pobudzać, aby fajnie tutaj rosły. Ja jestem dla Rafała w pełnym podziwu. Nie tylko z racji tego, że tutaj zgubił te 26 kg w ciągu 8 miesięcy, ale również dlatego, że tutaj Rafał zdecydowanie lepiej mówi w języku norweskim niż w języku polskim i ten wywiad przebiega właśnie w ten sposób, ale to naprawdę szacun. Ja staram się mówić i po polsku, i po angielsku. Rafałowi ten polski wychodzi zdecydowanie lepiej niż mój angielski. Na początku właśnie ten deficyt kaloryczny zmniejszył mi do 2,5 tysiąca kalorii jakby zaplanowałem dietę, ale jak poszedłem do 3000, 3500 nawet, była duża różnica. Dosłownie czułem się bardziej taki większy, czułem się taki bardziej napakowany, no i czułem się no więcej energii, wykorzystując tę energię na treningach. No i tak to właśnie wygląda. Sporo osób popełnia błąd na redukcji, że ciągnie tą redukcję zbyt po prostu długo, organizm się broni, organizm przestawia się w tryb oszczędzania, dlatego bardzo istotną kwestią, będąc, planując długą redukcję, mając dużo kilogramów do zrzucenia, aby te etapy deficytu kalorycznego przeplatać sobie okresami zwiększonej podaży kalorii, wtedy organizm odżywa, dostaje nową energię, nowe życie, nowe mięśnie i można potem redukować zdecydowanie dalej i więcej. Dobra, to mamy to wtedy. Rafał, powiedz mi teraz tak, krótko, jakbyś podsumował współpracę ze mną? Jesteś zadowolony? Jestem kompletnie zadowolony, nigdy nie czułem się taki no aktywny, duży, w takim krótkim słowie, ale dzięki Tomkowi właśnie mogłem wreszcie czuć się, no wreszcie mogę pokazywać swoje ciało. To jest bardzo istotne, tak? Akceptacja właśnie samego siebie to jest bardzo istotna kwestia. Także to byłoby na tyle. Ja Tobie dziękuję bardzo, Rafał, za ten wywiad i dziękuję. Działamy dalej. Tak.